Już badania wskazują, że ponad 58% naszych polskich przedsiębiorców w porównaniu do europejskich rozumie ideę cyfryzacji, czyli rozumie to, że cyfryzacja to nie jest kwestia przeniesienia tylko i wyłącznie informacji w sferę sieci czy w portale społecznościowe, a jest to proces budowania przewagi konkurencyjnej, jest to proces optymalizacji też kosztów w firmie i tak naprawdę no, polepszania komfortu pracy pracowników, ponieważ nie ukrywajmy, no, jeżeli mamy dobrze wykwalifikowanych pracowników, którzy mają dobre warunki pracy, to pracują efektywniej, a co oznacza po prostu więcej wytworzą w konkretnym okresie czasu, czyli zwiększą swoją produktywność. Już 86% naszych polskich przedsiębiorców zauważyło tą różnicę i wykorzystuje właśnie dokładnie technologie informatyczne, żeby zaoszczędzić czas pracy i jednocześnie zoptymalizować obsługę klienta czy właśnie czas pracy z klientem. Dzisiaj każdy klient ma wyraźne wymagania, że chce odpowiedź tu i teraz. Tak naprawdę nie ma sam dużo czasu na to, żeby podjąć decyzję biznesową, zakupową w zakresie jakiegoś produktu, rozwiązania. No i to jest właśnie w tym najciekawsze, że dzięki technologii polscy przedsiębiorcy nadążają tym wymaganiom i potrafią rzeczywiście coraz większej liczbie klientów odpowiedzieć szybciej i jednocześnie dokładniej, tak żeby rzeczywiście ten klient skorzystał w jak najbardziej efektywny sposób.